Cześć, dzisiaj Wam pokażę legendę lat 80. i początku 90., czyli kultowego SECA Mercedes-Benz 560 SEC, czyli S-klasa coupé. Samochód bardzo kultowy też ze względu na kinematografię w Polsce, szczególnie po emisji filmu czy tam serialu Odwróceni, gdzie Blacha jeździł właśnie SECiem. Co za baran, no. Ja jakoś nie byłem nigdy fanem SECa, tego modelu, no ale bardzo go szanuję, no bo sylwetka jest ponadczasowa i teraz z biegiem lat coraz bardziej mi się zaczyna podobać, może po prostu się starzeje. Sylwetka, tak jak wspominałem, S-klasa coupé, samochód zbudowany na S-klasie serii 126, czyli tej z lat 80. i ta wersja się nazywa C126, czyli właśnie coupé, ale sporo się też różni, bo ma inne lampy, inną maskę. Przede wszystkim nie ma celownika, tylko tutaj gwiazda jest w grillu, co miało też właśnie go odróżnić od wersji czterodrzwiowej. Pokażę Wam, jak wygląda silnik, bo tutaj mamy do czynienia z największą jednostką seryjną, czyli 560 SEC, niecałe 5,6 litra pojemności. Tutaj on jest w takim oryginalnym stanie, nic tu nie było wyciągane i tak dalej. Natomiast bardzo dużo elementów jest powymienianych, ponaprawianych, pouszczelnianych, więc jest gotowy do dawania radochy. Oczywiście można by się pokusić jeszcze o jakiś tam tutaj spolerowanie czy wymianę takich różnych pokryw, natomiast on jest w takim stanie od nowości i nic tutaj nie przechodziło żadnych jeszcze renowacji, no bo nie było po prostu potrzeby, a dalszy, jakiś bardziej rozległy zakres prac zawsze można wykonać i zawsze decyduje o tym ten, kto za to płaci, czyli przyszły nabywca, bo auto jest w tym momencie ogłoszone u nas. Możemy dać w opisie filmu link do strony z ogłoszeniem. Pokażę Wam jeszcze fajną ciekawostkę. Przypominam, że prawie 40-letni projekt. Zobaczcie, co się stanie, jak zamknę drzwi i włączę zapłon. Coś pięknego. Elektryczne podajniki pasów, żeby nie trzeba było gdzieś tam głęboko sięgać. W końcu to jest komfortowa, luksusowa S-klasa. W momencie, jak zapnę, automatycznie się wszystko chowa. O! Moim zdaniem najlepiej SEC wygląda właśnie w ruchu. Zapinam pasy i ruszam, żeby pokazać go Wam w czasie jazdy. No to sprawdzimy, ile by kosztowało ubezpieczenie OC dla takiego SECa, tylko oczywiście zarejestrowanego na białe tablice. Właściciel płacił 1240 zł za OC na rok, a my sprawdźmy, co nam wyjdzie na porównywarce Mubi. Faktycznie jest taniej. 809 zł nam tutaj pokazuje za OC, czyli mamy sporą oszczędność, a dodatkowo jeszcze jak skorzystacie z mubi.pl, z linka, który znajduje się pod filmem tutaj w opisie, to dostaniecie bonus w postaci 150 zł. Ta kwota jeszcze do Was wróci, więc mamy naprawdę sporą oszczędność. I teraz jeszcze dodatkowy jest fajny aspekt, że każdy, kto kupi polisę poprzez mubi.pl, dostaje taki link polecający, który może wysłać rodzinie, znajomym, komukolwiek chce. No i jeśli ktoś skorzysta z tego linku i również kupi polisę za pośrednictwem mubi.pl, no to ta osoba, która poleciła, dostaje 50 zł za każdą polisę, więc można naprawdę całkiem nieźle uzbierać. Zróbcie kalkulację dla swojego auta, korzystając z linku poniżej i dajcie znać w komentarzach, ile Wam wyszło. Halo, dzień dobry. No, dzień dobry, witam serdecznie. Co dobrego słychać? No, same dobre rzeczy. Właśnie jestem w firmie Stradale Classics. Jedziemy starym Mercedesem V8. Ale to do? No to pięknie, to kiedy Pan przyjeżdża luknąć nas na swoje nowe Porsche? No może dzisiaj albo jutro bym przyjechał luknąć, dobra? Dobra. To do zobaczyska. I wtedy dzięki. Wszystko ustalimy, do zobaczenia, pozdrowionka. Kurde, czemu do mnie nie dzwonią, żebym przyjechał luknąć na swoje nowe Porsche, no? Co za telefon z rana. Widzisz, jak się do Stradale przyjeżdża, to od razu. To się takie rzeczy dzieją, no, aczkolwiek widzisz, przyjechałem do Ciebie,
A ty się pytasz, czy nie chciałbym się przejechać. No, wiesz, namawiać mnie nie musisz. Coś za grzeczny byłeś chyba ostatnio. No, tyle niespodzianek. No i jest tapczanik wygodny. No jest. Chociaż tutaj jest lekka gleba i duże koło, tak jak widziałeś. Jest takie koło na 18 calach zrobione z tego AMG Aero. Ale są chyba twardsze te sprężyny, bo czuję, że jest taki, no, taki troszeczkę tak. Sztywniejszy, nie? Jest sztywniejszy, tak, od serii, no bo mamy... Ale i tak czuję sprężyny, to ponton. Nie, ale i tak jest ponton, no, ale jest taki klimat w tym aucie, że wiesz, no. Właśnie... Powiem ci, przypomniało mi się właśnie, bo tata czasem mi pożyczał tą 126 i rzeczywiście to taki... Ogólnie to był zakochany, wiesz, w tym samochodzie, nie? O, a to miał z 280, tak? 280, tak. Kurczę, to były też S. W tamtych czasach. A wcześniej miał 116, też 280. I tamta była tak, w takim super stanie w ogóle, wiesz? Mhm. Trzybiegowy automat. Nie, tu cztery biegi są. Już. Cztery? Tak. Dwa, trzy, a nie, cztery, no. Kurde. A, bo tak, a mój tata miał trzy biegi, bo to może w tych mniejszych wersjach były trzy biegi. A to może tak, nie? Nie, no tu jest, wiesz, największy silnik, jaki był dostępny, 560 V8. Jak on to generuje moc w ogóle? 280 koni. Dobre, nie? Dobre. To były czasy, co? Ale momentu to jest od cholery, zresztą poczekaj, jak wyjedziemy z tych nierówności, zobaczysz, on fajnie jedzie. Wiesz, a on bo... jest na gaźniku, czy na wtrysku? Tu już jest gadżet. Ten gadżet, ten słynny gadżet. Mechaniczny wtrysk. Ale wiesz, co jest fajne? Że właśnie tym autem aż ci się nie chce zapieprzać, bo on cię tak rozleniwia, taki jest klimacik w nim, wiesz. Ale coś w tym jest, wiesz? Bo później, jak mój tata zmienił tą 126 na BMW 750, to zaczął jeździć, wiesz... Bardziej ostro. Bardziej ostro, dokładnie. No, no właśnie, a tutaj zobacz, on tak płynie sobie. Mimo, że jest teraz trochę mniej komfortowo na tym zawiasie i kole, to i tak jest mega taki tapczanik. Jedziemy sobie 60-70. Ciężko seka teraz znaleźć, wiesz, w tych czasach w ogóle. Znaczy w ogóle tych samochodów nie widać, no, szczerze. Bo już jak ktoś ma naprawdę ładnego, to już go trzyma, nie chce sprzedawać, nie? Jak się pokaże naprawdę ładny, to kosztuje zaraz, wiesz, 80-100 tysięcy euro nagle gdzieś. I ciężko znaleźć jakąś bazę czy cokolwiek. To jest do regulacji fotela? Tak, tak. Elektryczne masz fotele z pamięcią, tylko musisz tam... Chyba, a, tak, o, trzeba no. Użyć ten tak. Siły. No fajnie. Jak w siódemce 65, co masz tutaj, nie? Tak, tak. Podobnie. A, i tu jest jakieś tam delikatne uszkodzenie, tak? No, tu jeszcze właśnie na tunelu zostało, ale drewno jest zrobione na no, nowo, drewno, powiem ci, drewno super jest nie? Zrobione. No. Właśnie wymienił kierę też na drewnianą. Mhm. No, te koła. No tak. Gleba lekka. On mechanicznie to jest, wiesz, super. Jak nówka, nie ma korozji. Klimatyzacja. Klima automatyczna. Wyraz. Który to rok? To jest 89. No i zobacz, słoneczko przyświeca, to od razu jest, kurde, zobacz jak on się z zewnątrz, to on się tak prezentuje, że wiesz, jeszcze przez te polskie filmy, seriale, blacha i tak dalej, no odwróceni, tak, no tak, to wiesz, oczywiście. To się kultowy jeszcze bardziej zrobił, nie, jak ktoś widzi seka, to od razu... Dokładnie. Ten co prawda nie jest czarny, czy tam ciemny jakiś, ale dobrze wygląda w tym kolorze. No właśnie, czekam, aż, no właśnie. Aż będziesz mógł tam, wiesz. Też na to czekam. Ma auto. Przycisk sport? Ma. Co już są niczego szyby? Nie dotykaj. Nie, nie, szyby to musimy sobie opuścić, ale tak jak zwolnimy, bo trochę. A, bo on nie ma tych, nie ma słupków. Nie ma słupka B, więc jest no pan pełny, wiesz, otwierasz sobie obie, przód i tył i zajebiście to wygląda. O, złapało nas czerwone światło, to zaraz o, to akurat możemy... Teraz otwieramy z twojej strony. Jedna szybka, druga szybka. I patrz, co nie, się dzieje. Panie, kurde. Teraz fajnie, co? Zajebiście. Tego nie ma. A, też w ósemce jest. No w ósemce. Bo w szóstce nie ma. Tak, w szóstce nie. Właśnie w ósemce też to było. No. No, klasa. I w ogóle ta szyba całkowicie się chowa. Tak. To jest fajne. A, czyli tak, tutaj lusterko ma elektryczne, a tam jest manualne. Tak, i to jest też ten old school, w starych mercach tak było, że tutaj sobie sięgasz, tam gdzie nie sięgasz, to jest elektryczne, nie? To w 124-kach tych pierwszych też tak było. Dopiero później były takie, że lewe też było elektryczne. Dużo takich jest tematów, wiesz, no i jak w starych Mercedesach właśnie tutaj. Tak. I jedna wajcha od wszystkiego, nie? Tak jest, wycieraczki, kierunkowskazy, długie światła, wszystko w jednym. No. Batera.
Ale się napędza, jak no, tam... Wiesz, ale w nim nie czuć prędkości, zobacz, tak, to już mamy. Tak. I nagle tak on tak, wiesz, płynnie, dostojnie, nie ma, że cię szarpnie. No nie, ale 3500 i było czuć tak, taką właśnie, że... Momentem po prostu, że ten moment się nawet obudził. Nawet za bardzo nie zredukował. No ta skrzynia wiadomo, że też ospała, jak na tamte czasy. Ale... No i zobacz, stówką sobie lecimy. Fajnie, cicho. No i oczywiście płynie. I teraz patrz, go tam, o. O, i teraz już się, tak. Patrz, co się dzieje z tak. prędkościomierzem. To się tak wydaje. Nie, no przy tej prędkości to już jest to, nie? No, i nagle nie wiadomo, gdzie już masz, wiesz, prędkość taką wysoką, ale nie czuć tej prędkości. Nie, bo jest, wiesz co, wyciszony, jest duży. Cicho, tak. No i to zawieszenie jest takie, że tak cały czas wszystko ci fajnie wybiera, że nie czujesz, żeby rzucało tobą. Znaczy to jest urok tych właśnie silników, które mają dużą pojemność, małą moc i ten moment powoduje to, że jak jedziesz stówką na autostradzie i mu klepniesz, to masz moment, wiesz, da. Masz moment 180. No ale wiesz, precyzja, o, to i tak nie jest źle, ale się buja fajnie, nie? No i trochę widać więcej, trzeba się namachać, tak, nie? Tak, to nie tak. jest tak, że jak no w nowoczesnych nie. autach. To na pewno. Ja też wolę, wiesz, BM-ki z takiej radochy z jazdy, z czucia auta i w ogóle, ale tu właśnie jak wsiadasz, to tak masz wyrąbane na wszystko, nie? Po prostu chill pełny, jedziesz sobie, nie śpieszysz się i czuć tak, no ewidentnie czuć klimat starych merców, nie? I to jest fajne. Diesle Mercedesa, po prostu jak ktoś od tego zaczynał, to się nauczył porządnie wyprzedzać auta. Szanujesz prędkość, nie? No właśnie. No to teraz mamy taką scenerię, że tak, mamy Seca 560, mamy podwarszawski las, więc brakuje nam tylko szpadla i kogoś zakneblowanego w bagażniku, nie? Zjeżdżamy i zakopujemy. A hamulce duże ma? Nie pamiętasz. Hamulce ma... takie. O, dobrze hamuje. Coś tam hamuje. No. Tutaj co prawda jest spory silnik, sporo mocy jak na tamte czasy, no bo to wiesz, on był w 85 zaprezentowany, nie? To jak sobie tak uzmysłowić, to prawie 40 lat temu już, nie? No tak. I tutaj centralny zamek też jest na tej podciśnieniu? Tak, tak. Tak samo, jak w Beczce. No. No to też taki, kurczę, oni to długo to robili. No ale teraz w tych czasach to też dobra inwestycja, nie? Takie autko, bo... No. Też rozstrzał cenowy jest szalony, nie? Bo jest tam od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy tak naprawdę za seki, nie? Zależy czego się szuka, ale w zasadzie ładny, zadbany egzemplarz, nawet jak ma jakiś wysoki przebieg, czy co, no i nie ma rdzy i tak dalej, to to już tylko rośnie na wartości, nie? Ten na 135, tak? No ale no, co, to tak naprawdę co to za przebieg? No, no to taki powiedzmy normalny, no nawet bym powiedział dosyć niski jak na tyle lat, nie? No wiadomo, że czasami się trafia z jeszcze niższym. To tu tylko brakuje Androida jakiegoś czy coś. CarPlaya. Tak jest. No to jak on się prezentuje na drodze, urywa głowy, nie? Myślę, że w Polsce na początku 90. lat taki Sek urywał głowy na tle tych Polonezów, Fiatów i tak dalej. I teraz nie mniejsze wrażenie też robi, bo nie spotyka się ich na drodze. Nie. O, otwieramy szybki. Proszę bardzo, cyk, cyk. O, i teraz znowu jest klimacik, można łokieć nawet wystawić. Witamy w latach 90. Albo nawet w końcówce 80. Gdzie jest czym do ludzi z tym Turanem? Dwa cylindry, tryb eko. 8 cylindrów, tryb normalny. Nara. Dwa cylindry, tryb eko. Z czym do ludzi? Że on spalił pewnie kieliszeczek benzyny, a my już cały tak. karton o pojemności całego jego silnika. No. Coś za coś. Tu same te koła to są warte dwie dychy. No tak. Więc on ma dużo takich drogich dodatków, nie? A wszystko... No i tutaj w ogóle widzę te uszczelki w takim ładnym stanie ta, są. Tak, to... Nie, no fajnie jest zachowany, bo też nie przechodził jakiejś renowacji, że wiesz, wymiana wszystkiego na nowe i tak dalej. To wszystko tu jest oryginalne. Skóry też zostały oryginalne. Tylko zostały tyle, że odświeżone tak, odświeżone, polakierowane, ale nie było nic tu przeszywane i tak dalej, wiesz.
Znaczy w ogóle przepisy się, wiesz, zmieniają na tyle, że się teraz już kalkuluje auto mieć na żółtych, nie? No. Bo będą w Warszawie strefy. No właśnie. Więc no nie właśnie. Wiedziesz, tak. Jak nie będziesz miał żółtych właśnie blach. No, no takim sekiem wszędzie na każdy zlot do centrum wszędzie już wiedziesz, nie? Tak jest. Czy nawet do restauracji na obiad nikt cię nie wygoni, bo jesteś oldtimerem i robisz co chcesz. Masz prawie 6 litrów V8 i jedziesz. Bez stresu. Wiesz, małszy barbak też masz elektryczny, można sobie go uchylić w dwóch pozycjach? Tak. Możesz go podnieść i odsunąć. Ale to tak mechanicznie brzmi wszystko. Tak, poszło. Tak. Wiesz, no to cyk. No. To jest fajne. Powiesz do niego, hej Mercedes i cisza, nic się nie wkurza, żadnych tabletów, żadnych wynalazków. Powiem ci, że czasami jak się przesiądę z takiego nowoczesnego auta właśnie do czegoś takiego, kurde, naprawdę nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Tak angażuje cię, tak wiesz, no. Jedziesz, czujesz, skupiasz się na jeździe. Skupiasz się na jeździe, dokładnie. Wiesz, nie chce ci się w ogóle nic grzebać tu w tych... Weź teraz w nowej Esce, która ma ten tablet taki prawie jak Tesla, weź coś tam zrób. A tutaj jedyny wyświetlacz to ten malutki w radio odtwarzaczu, kasetowym oczywiście. No i tutaj, o, temperatura. Zewnętrzna też już jest na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu i tyle wyświetlaczy wystarczy w aucie. A, poszedł. To jest dobre, co? Znaczy ja zauważyłem coś takiego, że jak masz tego typu samochód w garażu, on ci się nigdy nie znudzi, bo tak. To jest, bo wiesz, nie jeździsz na co dzień, no wiadomo, no też, no też i szkoda i w ogóle, nie? Ale jak od czasu do czasu do niego wsiądziesz, to masz taki, wsiadasz i masz banana na włosie, no właśnie, no i po to jest takie auto, nie?